Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na Aleska TV. Dzisiaj mam dla was specjalnego gościa, jest ze mną Małgosia. Jeżeli należycie do osób trochę innych niż ja, czyli oglądacie telewizję, to powinniście Małgosię kojarzyć, dlatego że Małgosia była w ostatniej edycji X-Faktora. Niestety ku naszemu zdziwieniu i w ogóle nie dostała się do live'ów, ale nie rozmawiajmy o tym, będziemy dzisiaj rozmawiać o dużo przyjemniejszych rzeczach. I też spotkałyśmy się, bo Gosia zaczyna bardziej aktywnie prowadzić swój kanał na YouTubie i będzie miała niedługo bardzo fajną piosenkę, którą chciałabym, żebyście zobaczyli, ale to jeszcze wrócimy może do tego na koniec odcinka, a dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o programach typu Talent Show. Tak więc zaczniemy może od tego, jak, może tak, skąd u ciebie był pomysł, żeby się zgłosić, jak się do tego przygotowywałaś, jak długo, jak to wyglądało? Okej, w ogóle cześć wszystkim, witam. To mój pierwszy filmik właściwie taki na jakimś blogu. Zaczniemy od tego w ogóle, ja byłam wielką przeciwniczką tego typu programów. Przez tyle lat nie chciałam w ogóle o tym słyszeć, ale w końcu pomyślałam sobie, że pracuję nad swoim materiałem, pracuję nad swoją muzyką i może warto by było użyć takiego narzędzia promocji, jakim jest taki program. No i spróbowałam. Była to ciekawa przygoda. Czasami w sobie myślę, że zdarzały się dramatyczne i smutne momenty, które jakoś musiałam przeżyć, ale bilans jest taki, że wszystko skończyło się dla mnie na razie pozytywnie i na razie wszystko jest ok. Także polecam każdemu, żeby spróbował swoich sił i się wybrał na taki precasting, a potem na casting. Bo w ogóle ty nie byłaś tylko w jednym programie, tak, prawda? Tak jest. Zaczęłam od Voice of Poland. Potem stwierdziłam, że może spróbuję czegoś innego, innej stacji, innej produkcji. No i wyszło tak jak wyszło, nie żałuję raczej niczego. Cenna, naprawdę bardzo cenna lekcja. No i naprawdę bilans jest pozytywny, także polecam każdemu. A jesteś w stanie powiedzieć, który ci więcej dał? Nie mówię może o jakichś materialnych rzeczach, ale ogólnie, nawet doświadczeniowo i tak dalej. Przez to, że trwał dłużej, no to wiadomo, że na pewno X Factor. No i też to, co się dzieje teraz w moim życiu. Współpracuję z paroma osobami, z muzykami, z kompozytorami, mogę się wyżyć artystycznie. Na razie tylko w studiu, na razie tylko w zapleczu takim studyjnym, ale mam nadzieję, że wreszcie będę mogła to wszystko pokazać. I ten kanał właśnie na YouTubie, Landberry Music, oczywiście polecamy i subskrybujemy. No raczej. Im więcej nas będzie, tym więcej dla mnie możliwości, żeby wrzucać tam ciekawsze rzeczy i muzycznie, i jeśli chodzi o miejsca, także polecam. No i to będzie też jakiś tam dla mnie rozwój, ścieżka rozwoju. Także mam nadzieję, że to się fajnie rozwinie. Dokładnie. To powiedz o tych przygotowaniach do programu, jak to wyglądało. Tak, to było... To też jest niezła szkoła, bo najpierw wszystko się zaczyna od precastingu. W ogóle polecam wszystkim, żeby szli na precasting tak na luzie, zupełnie nie od rana czekać tam nie wiadomo ile czasu, bo się człowiek zmęczy niepotrzebnie. Przyjść sobie tak po południu, o 16, 15, coś takiego. No i to zależy od programu. Albo się leci a cappella, albo z podkładem piosenkę polską i piosenkę obcojęzyczną. No i potem, jeśli dostanie się telefon albo SMS-a, no to leci na casting, który jest już nagrywany, czy już ten telewizyjny. No i potem, czy wydaje mi się, że trzeba zrobić coś naprawdę charakterystycznego. Też należy pamiętać, że ludzie lubią znane piosenki, ludzie lubią hity. Oczywiście jury też, ale nie jakieś tam, wiadomo, ograne, ale takie, w których można coś pokazać siebie. No i na castingu to już naprawdę trzeba się uzbroić w cierpliwość, zabrać dużo jedzenia, dużo picia, bo nie wiadomo tak naprawdę, kiedy się wejdzie. Czasami to, tak jak w przypadku Eksfaktora, to było Zabrze, więc to była podróż, to był nocleg, także trochę męczące. A czemu nie w Warszawie? Ja nie wiem, oni mają coś tam z tym Zabrzem, z Domem Kultury, jakiś tam chyba kontrakt, czy... Jest to bardzo, bardzo duże miejsce. I myślę, że tam też mam talent się, że to jest ta sama. Nie, bo myślałam, że przez to, że jesteś z Warszawy, i w zasadzie był casting też w Warszawie. Był casting.
w Warszawie. A pre-casting był tylko? Rozumiem. Ja myślałam, że cały casting ten docelowy już był w Warszawie. Nie. Potem był bootcamp w Warszawie. Nazwałam to jazdą bez trzymanki, bo naprawdę dwa dni naprawdę ostrej pracy, plus nauczenie się piosenki przez noc w hotelu, to też jest masakryczne wyzwanie. No ale to oni akurat zawsze otwarcie pokazują, że wy faktycznie musicie się tej piosenki przez noc nauczyć. To jest prawda. To nie jest ściema, to jest prawda. I ja naprawdę, to był dla mnie koszmar, to był chyba najgorszy dzień dla mnie osobiście. No ale udało się przejść potem do Domów Jurorskich, no a to już jest naprawdę wielka przyjemność, bo pojechaliśmy do Toskanii. No wy mieliście fajną miejscówkę. Cudowne miejsce, polecam. No i cóż, akurat mi się nie udało. No właśnie, bo jestem tutaj właśnie dzięki temu, że tam byłam, tak mi się wydaje, bo to trzeba powiedzieć. Dziękuję bardzo DJ-mu, Dariuszowi, który mnie zaprosił na meetup i tam mogłam dla wszystkich polskich youtuberów trochę pośpiewać. Tak się poznałyśmy. Tak się poznałyśmy i tak to wszystko się potoczyło, także naprawdę jestem bardzo, bardzo. No my tym bardziej. A powiedz mi, masz jakąś taką jedną, taką najfajniejszą chwilę w ciągu tych wszystkich właśnie castingów z X Factora, coś co tak jakoś najmilej wspominasz? Zdecydowanie takie dwa momenty mam w głowie. Pierwszy to oczywiście casting w Zabrzu, gdzie pojechałam z moją kochaną, najbliższą osobą, moją siostrzenicą, siostro-siostrzenicą, bo się tak nazywamy trochę, Kasią, którą pozdrawiam. To był super trip dla nas. We dwie pojechałyśmy i naprawdę świetnie się bawiłyśmy. A drugi moment to na pewno była Toskania. I to, że się tak zżyliśmy z całą grupą, z Żułą, z Kasią, z Karoliną, z Anką i z Małgosią. Naprawdę fajny czas, fajni ludzie. I to było wyjątkowe, że my w ogóle w tej grupie nie czuliśmy rywalizacji. Także polecam wszystkim, żeby się trzymali ludzi, którzy nie mają jakiegoś chorej potrzeby rywalizacji w takich programach, tylko takich zdrowych, fajnych, znaczy ze zdrowym podejściem ludzi się trzymać. A macie kontakt teraz? Tak. Spotykacie się od czasu do czasu? Trochę ciężko jest ze spotykaniem się, ponieważ Karolina i Gosia są z południa Polski. Ania jest w ogóle zajęta, bo Ania była razem z Karoliną na live'ach. A João też podróżuje po całej Polsce z Wrocławia, także ciężko się spotkać, a mam nadzieję, że się spotkamy na scenie i w ogóle, że się spotkamy. Ja jeszcze utrzymuję kontakt z Pauliną, która też była, z Pauliną Stefanowską, która była też na castingach i na bootcampie, także też ją pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam, naprawdę świetny czas i świetni ludzie. Czyli tak w ramach podsumowania już troszeczkę, polecasz czy nie polecasz? Polecam. Bardzo dużo o sobie można się dowiedzieć, o tym jak się reaguje na stres, o tym jak w ogóle siebie... to też było śmieszne, bo parę dni po tym jak w telewizji był puszczany casting, dostałam takie opinie, że no tak, rzeczywiście ta telewizja dodaje minimum 10 kilo. Ale to ja też to słyszałam, spokojnie. Ale tak naprawdę porządnie i to tak trochę mnie przełamało, no ale no nieważne. Najważniejsze jest to, że się uczymy czegoś o sobie, o tym jak my reagujemy na stres, o tym jak się sprawdzamy w takich nowych warunkach przed jury, która nas ocenia, przed produkcją, która czujnie nas obserwuje, bacznie nas obserwuje. Także to jest bardzo ważne. Tego nie doświadczyłam nigdzie indziej. To na pewno zostanie we mnie. Zrobiłabyś to jeszcze raz? Nie, już nie. Już myślę, że już sobie popróbowałam, posprawdzałam jak to jest. Teraz chciałabym wszystko to, co otrzymałam po tym programie, wykorzystać jak najbardziej, jak tylko potrafię, żeby starczyło mi sił, żeby miała zdrowie do tego wszystkiego i energię i takich wspaniałych ludzi. Wow. Także to jest najważniejsze. No to jeżeli możesz cokolwiek powiedzieć, to powiedz tak chociaż troszeczkę, co planujesz. Planuję przede wszystkim rozwijać kanał na YouTubie. To jest jeden z moich priorytetów. No i siedzę sobie w studiu i sobie rzeźbię różne rzeczy. Tak sobie rzeźbię z fajnymi ludźmi, z muzykami.
I jeszcze nie wiem, poszukuję cały czas swojej konkretnej drogi. Czy to ma być droga bardziej komercyjna, czy pomieszana troszeczkę, bo dzisiaj to się wszystko zaciera. Mhm. Także zobaczymy. Na razie też podjęłam wyzwanie napisania czegoś po polsku, przed czym się bardzo długo powstrzymywałam i w ogóle wzbraniała mnie nigdy absolutnie, ale podjęłam to wyzwanie i teraz to sobie robię. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to będzie jakaś radiowa raczej piosenka, czy mniej radiowa, nie wiem. Czy alternatywna. Czy alternatywna. Jeżeli chcecie się przekonać, to po prostu koniecznie musicie śledzić Gosię na jej kanale. Dodatkowo podlinkuję wam też Gosi fanpage'a, bo tam chyba jest trochę więcej ludzi, dlatego, ale obserwujcie i to, ja polecam. Dla mnie w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem Gosi talentu i może też bym kiedyś tak śpiewała, gdybym nie rodzice wysłali na lekcję śpiewu. Nieważne, ale dzisiaj nie o mnie. Także zapraszamy do Małgosi. Jeżeli wam się podobało, to dajcie nam kciuka w górę. Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie więcej takich tematów i takich rozmów z ciekawymi ludźmi. A dzisiaj dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!